jak wyznaczać kierunek północny i południowy w terenie za pomocą zegarka, wie pewnie wiele osób. Przy wyjaśnianiu jednak nie pojawia się często pewien ważny szczegół. Nie bierze się pod uwagę zmian czasu. W okresie letnim powinno się brać pod uwagę godzinę 13, nie 12. Tak więc kierujemy grubą wskazówkę w stronę słońca, który jest mniej więcej tam, i ustalamy sieczną pomiędzy nim a godziną 13. Teraz pokażę różnicę, jaka występuje, gdy się tego nie uwzględni. Ta linia po prawej to odwzorowanie siecznej pomiędzy wskazówką skierowaną na słońce a godziną 12. Ta po lewej pomiędzy grubą wskazówką i godziną 13. Ustalanie kierunków w ten sposób jest przybliżone, ale spójrzmy, jaka jest różnica, gdy spojrzymy na kompas. Linia po lewej, czyli uwzględniająca godzinę 13, pokrywa się z grubsza ze wskazaniem kompasu. Ta po prawej od godziny 12 trochę nam to przekłamuje.